Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Transdimensional One. Powracamy do naszej kariery w KSP w imię nauki. W poprzednim odcinku mieściliśmy na orbicie naszą pierwszą stację badawczą i w tym odcinku będziemy chcieli wysłać na tą stację badawczą eksperymenty które i samych naukowców, którzy będą przeprowadzali badania na bazie danych, które im zapewnimy. Między odcinkami zrealizowałem troszeczkę badań na terenie naszego samego KSC, czyli naszego Centrum Lotów Kosmicznych, prawda, Karybalskim Centrum Lotów Kosmicznych. Dostaliśmy nową zabawkę kilka odcinków temu. Ta zabawka pozwala nam przeprowadzić analizę atmosfery. Ta analiza atmosfery z kolei pozwala nam na bardzo proste zdobycie bardzo dużej ilości danych, ponieważ nie interesuje nas to, czy my już wiemy o danym eksperymencie. To, co nas interesuje obecnie, to to, żeby zgromadzić jak największą ilość danych. Normalny raport, a na przykład załogi, ma wagę, prawda, waży 5 mitsów. A ten raport, na przykład najbardziej skomplikowany raport, jaki możemy uzyskać, a z wcześniej najbardziej skomplikowanego ustrojstwa, które mieliśmy, waży zaledwie 25 mitsów. Widzimy więc, że ośmiokrotnie, prawda, większa waga raportu, który mamy tutaj, jest bardzo, bardzo użyteczna w tym konkretnym scenariuszu, który obecnie będziemy realizowali. Laboratorium orbitalne jest w stanie na swoim pokładzie, prawda, maksymalnie naraz przyjąć 750 jednostek danych. Tym samym zaledwie, prawda, 3 raporty spektrowarimetrem niemalże w pełni takie nasze laboratorium wypełni. To, co będziemy chcieli teraz zrobić, to odrobinkę jednak oddalić się od samej platformy startowej. Wyhamować. Jak widzicie, ten pojazd nie najlepiej, ktoś z tych kółek jest w złym kierunku zwyczajnie umieszczony. Nie chciało mi się bawić i sprawdzać, jak to dokładnie wygląda. Ten pojazd jest minimalnie funkcjonalny, bardzo minimalnie funkcjonalny. Kakashi, witam Ciebie serdecznie. Obecnie nagrywam odcinek na YouTube'a, więc aż tak bardzo nie będę w interakcję wchodził. Ale miło mi Ciebie zobaczyć tutaj. I tak tydzień temu wróciłem, w tym tygodniu wróciłem. Mam nadzieję, że będę się odrobinkę częściej pojawił. Więc tak, naszym zadaniem obecnie jest, nigdy nie klikamy odzyskaj tego pojazdu. Przechodzimy po prostu do Centrum Lotów Kosmicznych. I teraz chcę Wam pokazać, jak wygląda. Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, który powinien był pojawić się o 16, czyli właściwie nie było możliwości, żebyście go obejrzeli na ten moment, to my stworzyliśmy sobie nowy wariant naszego pojazdu umożliwiającego dostęp do niskiej orbity dla dwuosobowej załogi. Ten wariant pojazdu nazywa się kapsuła bliźniak wzór trzeci. I ta kapsuła bliźniak wzór trzeci posiada dziwną konstrukcję, która w zamyśle ma być ramieniem dostępu dla załogi. Używamy tutaj Używamy tutaj części, które zostały dodane w najnowszym DLC dla Karybali, Breaking Ground. I te części pozwalają nam na, moi drodzy, na przykład obracanie, przemieszczanie, pochylanie innych części. Jest to bardzo użyteczne. Czyli my możemy zacząć grę tak, prawda? I następnie, gdy będziemy chcieli, żeby
Stąd, z tego włazu, można było przejść do samej rakiety naszej, do naszej kapsuły. Możemy obrócić skrzydła, których używamy jako elementu strukturalnego, pyk, i nasze krebale mogą przejść po tym skrzydle i wejść do kapsuły. A co najistotniejsze, przenieść eksperymenty badawcze, których inaczej bardzo trudno byłoby w kapsule umieścić. Mamy również wreszcie opracowany system anulowania, prawda, lotu, system umożliwiający odciągnięcie kapsuły bardzo szybko daleko od pojazdu, który miałby eksplodować w niedługim czasie. Miejmy nadzieję, że nie będzie eksplodował, a zapisujemy wszelkie zmiany, albo wiecie co? Faktycznie odsuńmy to na ten moment. Pyk. I umieśćmy załogę. To, co nas interesuje, to chcemy tutaj umieścić naukowców. Umieścimy ciebie i ciebie. Umieszczę was tutaj, żeby zademonstrować, że jest możliwość przeniesienia, prawda, krebali. Czyli one jeszcze nie są w samej kapsule. Zapisujemy i wystrzelimy, prawda? Oczywiście nie wystrzelimy całości tego konstruktu, a wystrzelimy tylko i wyłącznie samą rakietę z kapsułą bliźniak. Ramię dostępu dla załogi oczywiście zostanie tutaj, gdzie być powinno. Wiecie co, ja zrobię jednak, nie chcę tego robić po nocy, czyli pozwólmy, żeby nastał dzień i moi drodzy, przesuńmy nasze ramię dostępu i wypuśćmy naszego pierwszego krebala. Krebal może pójść sobie po tych skrzydłach. Może wejść tutaj. I może wejść do samej kapsuły. Rakieta od razu jest napełniona paliwem. Normalnie powinniśmy, prawda, pobawić się jeszcze z tym, że paliwo mamy gdzieś, gdzie indziej. Najpierw, prawda, usadzamy załogę, później to paliwo uzupełniamy. Na różne sposoby można by było spróbować to ugryźć. Na mniej lub bardziej realistyczne, ja tutaj dość mało realistycznie to całe swoje zagadnienie traktuję. I teraz tak. Jak widzicie, tutaj mamy ten łazik, z którym zaczynaliśmy nasz odcinek. I ten łazik, używając energii elektrycznej, prawda, i używając swoich kółek, dojedzie odrobinkę bliżej. Dojedzie sobie tutaj. Zahamujemy odrobinkę późno. Okay, powiedzmy, zahamujemy tutaj. Przerzucimy się na drugi pojazd. Teraz wyciągniemy ciebie na zewnątrz. Jak widzicie, nie jest to zbyt idealnie stabilna konstrukcja. Powinienem ją odrobinkę bardziej był umocnić. Teraz ten krebal zabierze wszystkie te dane, które zebraliśmy pomiędzy odcinkami. Jak widzicie, dość sporo tych danych jest. Podejdzie tutaj. Wejdzie na pokład. Przeniesie się stąd tutaj. Następnie wyjdzie na zewnątrz,
Spuści się drabinki. My zlecimy, aby wszystkie dane badawcze, jakie zostały zebrane, zostały przeniesione tutaj. Wszystkie 31 z dołu na górę zostały przeniesione. Lizuki teraz bierze te wszystkie dane, które mamy i wsadza je do kapsuły. Jak widzicie, cały czas raport tych wszystkich danych nam w tle śmiga i wchodzi do kapsuły. Teraz cofamy ramię dostępu dla załogi. Zium, cofa się ładnie. Rakieta ma wolną możliwość startu, ale oczywiście nie chcemy startować jeszcze na ten moment. Najpierw to, co zrobimy, to oczywiście ewakuujemy nasz pojazd, który wszystkie te dane badawcze pierwotnie zebrał. I mogliśmy również zagrać w ten sposób, prawda, że naukowcy początkowo znajdowali się w tym pojeździe, mogli z niego wyjść, wejść tutaj, przenieść dane badawcze, wkroczyć, prawda, do naszej kapsuły i polecieć na stację. Nie musieliśmy aż tak daleko odjeżdżać. To jest bardzo, 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 bardzo kiepski design z mojej strony, że ten pojazd aż tak bardzo się miota. Odzyskujemy ten pojazd. Zdobędziemy dzięki temu również odrobinkę punktów nauki, które to są w raportach, których wcześniej nigdy nie zebraliśmy. I powinniśmy mieć wystarczająco punktów nauki również. Tak, mamy wystarczająco punktów nauki dzięki temu, żeby opracować jeszcze jedną nową technologię, którą to będziemy chcieli opracować zanim zaczniemy realizować kolejne misje, które nam się nazbierały. Mamy misje takie, aby chociażby, jak możemy tutaj zobaczyć, mamy misję, aby po raz trzeci wylądować na Księżycu i wbić tam flagę, zebrać dane naukowe z powierzchni, wysłać stację kosmiczną na Księżyc, uratować Kerbala, który jest uwięziony na powierzchni Księżyca, polecieć na Minmus, taką małą planetoidę, która jest naturalnym satelitą Kerbinu i która nie ma ekwiwalentu, prawda, w rzeczywistości. I uratować, momencik, to było na orbicie, i również uratować Kerbala, który jest uwięziony na powierzchni Księżyca. Czyli musimy tutaj zaprojektować całą gamę nowych rozwiązań technologicznych, które umożliwią nam zrealizowanie tych wszystkich ambitnych zadań, których się podjęliśmy. I teraz tak, chcemy tą kapsułę bliźniak nią polecieć. Nie wolno nam klikać wycofaj, bo będziemy musieli wtedy jak gdyby cały ten proces ponowić od zera. A tego zwyczajnie byśmy nie chcieli. Nie chciałoby nam się ponownie tych wszystkich danych badawczych zbierać. I teraz tak, mamy tą naszą kapsułę bliźniak wynoszoną przez rakietę nośną Orzeł 1-2. Jest ta rakieta właściwie na ten moment praktycznie gotowa do startu. Jest tutaj kilka rzeczy, które nie do końca mi odpowiadają, ale funkcjonalnie ta rakieta powinna być w stanie zrealizować swoje zadanie. Ta rakieta ma za swoje zadanie spotkać się ze stacją kosmiczną LO Jutrzenka. Wzór pierwszy. Jest to laboratorium orbitalne Jutrzenka i niestety spóźniliśmy się o kilka minutek zaledwie. Musimy teraz zaczekać na pełną orbitę Jutrzenki i gdy ta stacja znajdzie się mniej więcej na wysokości tego cyplu, wówczas będziemy chcieli rozpocząć naszą własną misję orbitalną. Więc musimy przyspieszyć odrobinkę, upływ czasu. Interesuje nas ta stacja, więc możemy ją jako nasz cel zaznaczyć. Laboratorium orbitalne Jutrzenka. Jest to dość swobodne nawiązanie oczywiście do modułu stacji, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej,
Zarya, prawda? To jest świt, jeżeli się nie mylę po rosyjsku. Powinien był naturalnie w myśl nomenklatury nazewniczej użyć raczej jakiejś nazwy związanej z wcześniejszymi, prawda, próbami, czyli Miry, chociażby, chociaż Miry był już taką późniejszą próbą. Zupełnie umknęło mi teraz, umknęły mi nazwy tych najbardziej pierwotnych, że tak to ujmę, stacji kosmicznych, które były praktycznie jednorazowego użytku, prawda? Praktycznie po dość krótkim czasie deorbitowano je. Niestety, tak czasem jest, że nam pewne najbardziej podstawowe i kluczowe informacje z głowy zupełnie niechcące umykają i uciekają. I to, co tutaj możemy zrobić, to chcielibyśmy już startować. Czyli najpierw oddzielamy nasze ramienie dostępu dla załogi, następnie aktywujemy system, wszystkie systemy i 3, 2, 1, zapłon silników potwierdzony, brak zderzenia z ramieniem dostępu dla załogi, bardzo miło ze strony tego ramienia dostępu dla załogi, że to nie zdecydowało się zderzyć z samą rakietą. I próbujemy udać się na orbitę. I spotkać się z Jutrzenką. Zobaczymy, jak nam to, moi drodzy, pójdzie. Widzę, że pójdzie nam fatalnie, ponieważ ja zwyczajnie pozwoliłem sobie na... Ten pojazd jest obecnie nieprzetestowany zwyczajnie. Ten pojazd z systemem ucieczki załogi jest nieprzetestowany. Więc to, co obecnie widzicie, jest efektem używania nieprzetestowanego systemu w celu wyniesienia załogi na orbitę. Na całe szczęście ten system posiada absurdalny, a przynajmniej dość solidny, jeżeli dobrze pamiętam, zapas Delta V, więc pomimo tego, jak fatalnie zrealizowałem to, co tutaj zrobiłem, to i tak sytuacja nie wygląda aż tak tragicznie. I to, co teraz chcemy zrobić, chcemy umożliwić segmentowanie tego. Chcemy dodać segment ciebie i segment ciebie. I będziemy chcieli odrzucić ten system ucieczki dla załogi. W bardzo niedługim okresie czasu. Ok, chcemy teraz jeszcze odrobinkę naprawić inklinację, którą sobie popsuliśmy wcześniej tym bardzo nieprofesjonalnym profilem lotu, który w rzeczywistości na pewno, taki profil lotu w rzeczywistości zwyczajnie by rakietę rozerwał na strzępy. Tylko w Kerbalach rakiety są tak wytrzymałe na siły, względem których nie zostały zaprojektowane. W rzeczywistości rakiety bardziej przypominają aluminiowe puszki. Więc jeżeli, prawda, na aluminiowej puszce staniecie, to ma ona szansę wytrzymać. Jeżeli ściśniecie ją w łapce od boku, no to taka aluminiowa puszka bardzo łatwo się zapadnie do środka. Dlatego, że strukturalnie tak to wygląda. Ok, odrzućmy ciebie. I teraz drugi segment. Powinien był ten drugi segment dużo wcześniej odpalić. Teraz będziemy mieli problem. Będziemy musieli
najniższej orbicie się znaleźć, żeby ten segment dogonić. Czy pierwsza rzecz, którą będziemy chcieli tutaj zrobić, to moi drodzy. Wejście na orbitę. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie na ten moment. Być może uda nam się spotkanie w ramach pierwszej naszej orbity. Nie wygląda to aż tak perfekcyjnie, jakbym chciał, ale istnieje na to szansa. Czyli zobaczcie, moi drodzy, prawda? Mamy teraz w tej kapsule dane badawcze, które zebraliśmy przy użyciu zupełnie innych pojazdów. Fantastyczny motyw. Dobra. Zobaczmy, czy uda nam się ten profil spotkania tutaj jakoś rozsądniej zrealizować. Czy uda nam się, prawda, w ramach jednej pierwszej orbity spotkać ze stacją kosmiczną. W rzeczywistości tego typu manewry nie są przeprowadzane, ponieważ naturalnie nikt nie chce ryzykować życia astronautów i samej infrastruktury tylko po to, żeby zaoszczędzić kilka godzin, prawda? A wiecie co? Nie za bardzo mi się to podoba. Ile mamy tutaj delta V w tym segmencie? Tyle co nic. Wiecie co? Odrzucę ten segment i resztę zabawy wykonamy już. Nadal jesteśmy suborbitalni, prawda? Jesteśmy suborbitalni, czy nie jesteśmy suborbitalni? A mogę to sprawdzić tutaj. Jesteśmy suborbitalni. Ok, w takim razie odrzucam ten dolny segment. I przerzucamy się na używanie. Dobra. Wyłącz segment. Ok. I to, co będziemy chcieli teraz zrobić, to używając tego silniczka, nieznacznie zmodyfikować nasze podejście. I spotkanie, które może mieć miejsce tutaj. Dodaj manewr i spróbujmy wejść na równą orbitę tutaj. I dzięki wejściu na równą orbitę tutaj powinniśmy być w stanie stworzyć w miarę rozsądne spotkanie. To, co nas interesuje, to stworzenie jak najrozsądniejszego spotkania, nadal będąc w sytuacji, w której najniższy punkt naszej orbity znajduje się powyżej atmosfery. Więc to jest nasz zamysł pierwotny, najważniejszy. Ok, 0,3 km, 57 metrów na sekundę. Delta V, manewry, bardzo, bardzo, bardzo rozsądnie to zwyczajnie wygląda. Moglibyśmy troszeczkę zmanipulować mocą silnika. 12 sekund. 12 sekund manewru, czyli na 6 sekundzie będziemy chcieli uruchomić. Uruchomić nasze silniki, prawda, na 12 sekund. Tutaj klasyka gatunku. Rzecz, która jest najbardziej elementarna, jeżeli chodzi o jakiekolwiek manewry orbitalne. Planowanie wykonania egzekucji rzeczonego manewru. Hej, hej, wilkoja. A ogółem, tak jak wspominałem wcześniej, streamuję, prawda, na Twitchu i nagrywam na YouTubie, więc niezależnie na której platformie oglądacie ten materiał, będzie on odrobinkę dziwniejszy od innych materiałów, które tylko i wyłącznie pod daną platformę normalnie przygotowuję. Okej.
czyli znajdujemy się na trajektorii, która pozwoli nam zbliżyć się na 200 metrów do naszej stacji kosmicznej. Czyli w ramach jednej pierwszej orbity powinniśmy być w stanie zadokować do naszego orbitalnego laboratorium, przekazać tam wszystkie punkty badawcze i uświadomiłem sobie, że mam kilka problemów z tą stacją, których nie zaadresowałem wcześniej. Ale te problemy, cóż, będziemy adresowani później na bieżąco. Czyli chcemy przenieść się do przodu o jakieś 24 minuty. Przenieść się do przodu w czasie, prawda? Nasza kapsuła wykona niecałą orbitę i niebawem znajdziemy się tuż koło naszego celu. Możemy zmienić typ śledzenia, możemy wskazać dziobem naszego pojazdu na stację, do której chcemy zadokować i widzimy ją teraz. To jest ta malutka opierdółka, którą ja ledwie widzę, a nie wiem, czy wy w ogóle możecie dostrzec. I tak, na około 4 sekundzie myślę, to co zrobimy, to zaczniemy hamować, ale nie zaczniemy hamować względem naszej orbity, względem kierunku naszego ruchu, zaczniemy hamować względem, moi drodzy, naszego celu. Tym samym relatywnie redukując naszą prędkość względem celu, wejdziemy na bardzo zbliżoną orbitę względem tego rzeczonego naszego celu. I znajdując się na tej bardzo zbliżonej orbicie, okej, będziemy w stanie teraz przemyśleć i zaplanować nasze dalsze działania. Obecnie znajdujemy się w sytuacji zwanej po angielsku station keeping. Jesteśmy relatywnie praktycznie w bezruchu względem naszego celu. Ale dlatego, że znajdujemy się od niego w pewnej odległości, my znajdujemy się na nieznacznie odmiennej orbicie. Czyli nasza relatywna prędkość względem celu naszego nie pozostanie bez zmian w czasie. My będziemy musieli ją proaktywnie korygować, żeby odległość i relatywna prędkość się nie zmieniały. Gdybyśmy chcieli po prostu tutaj sobie wisieć koło tej stacji, ale my nie chcemy po prostu sobie koło tej stacji wisieć, my będziemy chcieli, moi drodzy, koło tej stacji, do tej stacji odrobinkę się przytulić, zadokować do niej. I właściwie jesteśmy w perfekcyjnym miejscu, żeby oczywiście, nigdy w rzeczywistości cała stacja kosmiczna nie poruszałaby się po to, aby lepiej dostosować się do dokowania. Jest to zbytek, prawda, luksusu. Mniejszy pojazd, dużo mniejszym kosztem jest w stanie dużo sprawniej modyfikować swoją sytuację w przestrzeni. My w Kerbalach jesteśmy sobie w stanie na to pozwolić, bo to są Kerbale. Jest bardzo, bardzo uproszczony system fizyki, tego jak działają komponenty. Bardzo, bardzo wielu aspektów tej rozgrywki. Wilkorio, wiem, że Kerbale jeszcze gorzej wpływają na mój nadmiernie i niepotrzebnie skomplikowany repertuar słownictwa, więc jeżeli masz jakiekolwiek pytania i faktycznie chciałbyś się czegoś dowiedzieć o mechanice orbitalnej czy o samych Kerbalach, prawda, to pytaj. Ja też mimo wszystko staram się wszystko zawsze dość powolutku i starannie tłumaczyć. To jest dość późny etap rozgrywki, więc troszeczkę rzeczy jest już tutaj było wałkowanych przeze mnie przez tyle odcinków i tak w tak wielu słowach,
że niektóre rzeczy pomijam. Więc jeżeli cokolwiek byłoby niejasne, to to samo tyczy się, prawda, osób, które na YouTubie to oglądają. Zawsze z wielką chęcią odpowiem na wszelkie pytania, wątpliwości, komentarze. Nie mówię, że ja wszystko wiem w tym zakresie. Moja wiedza jest co najwyżej wątpliwa. O, tak to możemy ująć. Moja wiedza jest wysoce wątpliwa, ale zawsze możemy wspólnie poszukać tych informacji w necie albo zapytać realnego fachowca. I jeżeli kerbale wam odpowiadają, jeżeli lubicie kerbale, oglądając je na YouTubie czy na Twitchu, serdecznie polecam wam, jeżeli operujecie dość płynnie, czy przynajmniej płynnie rozumiecie angielski, serdecznie polecam wam osobę, która kryje się pod nickiem EJ underscore, prawda, podkreśnik SA na Twitchu. EJSA to osoba, która na kerbalach zjadła wszystkie zęby, grała w tą grę tysiące czy dziesiątki tysięcy godzin i robi naprawdę genialne rzeczy w tej grze. Wieczorami i w nocy czasu polskiego, bo to Amerykanin, różne cuda w kerbalach bardzo fajne robi. Więc jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak w kerbale się naprawdę gra, co inaczej, kerbale są sandboxem, prawda? W kerbale każdy może grać jak chce. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak w kerbale gra się, kiedy jest się znudzonym podstawową mechaniką rozgrywki, po prawda, dziesiątkach tysięcy godzin wewnątrz gry spędzonych, no to zajrzyjcie właśnie do EJ-a. Jest on świetnym człowiekiem, fantastycznym popularyzatorem nauki i wielkim fanem lotów kosmicznych. Okej. Ja prawie zrobiłem coś bardzo brzydkiego. I teraz tak. Obecnie na naszej stacji kosmicznej mamy pilotów Jebediah i Yolorfa Krema, mamy naukowców Profena i Lizuki Kerman. I teraz tak, Profen Kerman i Lizuki udadzą się ze swojej kapsuły do laboratorium badawczego. To laboratorium badawcze wymaga jednego członka załogi, ale jeżeli się nie mylę, dostaje bonus, jeżeli mamy dwóch członków załogi. I teraz tak. Dobra, zachowaj te dane, będziemy mogli ich użyć. I teraz tak, bierzemy ciebie. To jest nasza kapsuła z pilotami, ok, czyli ciebie nie chcemy jednak używać. Tutaj to jest nasza kapsuła z naukowcami. Przenieśmy najpierw Lizuki, bo jest bardziej doświadczona, czyli to ona będzie szefową ekspedycji orbitalnej. I tak, notabene, dobra, właściwie skoro wyszłaś na zewnątrz, to zbierz raport i wejdź z powrotem, bo to, co ja chciałem zrobić, jeżeli uda mi się kliknąć wreszcie w odpowiednie miejsce, to Lizuki zostanie po prostu przeniesiona do naszego centrum badawczego. Proszę bardzo. I teraz odpalimy to laboratorium. Zaczynamy nasze badania. Laboratorium będzie teraz próbowało zebrać zgromadzone tutaj dane i za pomocą tych zgromadzonych tutaj danych wygenerować nowe punkty nauki. Te dane w eksperymentach, które tutaj mamy, były już wcześniej w większości raportowane. My je z punktu widzenia, prawda, karbinu Ziemi na powierzchni zwyczajnie zrealizowaliśmy. A teraz na te dane spojrzymy z nowej perspektywy, z perspektywy mikrograwitacji. Więc tak, to co zrobimy teraz, to najpierw przeniesiemy ciebie też do laboratorium. Ta kapsuła zostanie przy stacji kosmicznej i będzie stanowiła ewentualną drogę do ewakuacji, jeżeli będziemy zmuszeni opuścić tą stację kosmiczną.
A ta kapsuła z pilotami, najprawdopodobniej będziemy ją jeszcze używali w innym celu. Zobaczę jeszcze, jak to będę chciał zrobić. Czyli tak, to co chcemy zrobić obecnie, to przyjrzeć się tym danym badawczym, które mamy. I jak widzicie, 4 punkty danych możemy zamienić 20 punktów nauki w przeciągu 82 dni. Więc te dane wrzucamy do laboratorium. I obecnie laboratorium, posiadając 4 punkty danych, generuje zaledwie około 500 punktów nauki na dzień. Jest to bardzo mało, prawda? Ale możemy teraz rzucić okiem na całą resztę danych naukowych, które tutaj mamy. I zwyczajnie zacząć je dodawać do naszego laboratorium również. Więc kolejny raport, jakiś kolejny, 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 kolejny. Te wszystkie raporty, które zebraliśmy na powierzchni, one, jak widzicie, nie mają żadnej wartości naukowej praktycznie dla nas. Gdybyśmy zareportowali je albo nic, albo tyle, co nic byśmy dostali. Ale ze względu na to, że używamy tego laboratorium badawczego, to w pewnym dłuższym okresie czasu zwyczajnie te dane zostaną jeszcze raz przetworzone i jeszcze raz punkty nauki, prawda, zostaną dla nas wygenerowane. To na przykład powinienem był zareportować na Ziemi. I zobaczcie teraz. Mamy tutaj 200... Momencik. Czyżbym ja to... Ja to źle tą mechanikę rozumiałem? Tak, każdy ten raport ma inną pulę danych. To nie w micach jest liczone. Przez poprzednie odcinki zupełnie źle wam mówiłem. Ha, dlaczego mi się tak wydawało? Nie powiem wam, ale wygląda na to, że ilość punktów badawczych jest jednak zupełnie niezwiązana z ilością rozmiaru tych danych badawczych. Czyli to są, tutaj mamy 200 miców, prawda? A dostajemy tylko 4 punkty danych. Czyli ja was w błąd wprowadziłem i samego siebie również w błąd wprowadziłem. To jest bardzo istotna rzecz, bardzo problematyczna rzecz, bo prawda, zamiast spodziewanych 800 czy 900 punktów danych, my mamy zaledwie 117 tych punktów danych. Zmarnowaliśmy start, bo powinniśmy byli tą kapsułę wypełnić po brzegi. Mogliśmy tutaj dużo, dużo, dużo więcej tych raportów zebrać. Ja po prostu bazowałem na złym założeniu. Tym samym wszystkie raporty, jakie mogliśmy, zebraliśmy i wszystkie raporty, prawda, które zebraliśmy, zabraliśmy ze sobą, wrzuciliśmy tutaj do centrum naszego mobilnego laboratorium i to mobilne laboratorium zamiast 5000 punktów nauki dziennie generuje nam prawie 1,5 punktu nauki dziennie i to będąc wypełnionym zaledwie w mniej niż w około, lekko przeszło 1/6. Dlatego w przyszłości, gdy będziemy takie laboratorium przygotowywać, musimy pamiętać, że zbieranie tych raportów jednak nie jest 1:1, prawda? To nie jest tak, że 1:1 punkty nauki, które otrzymaliśmy, będą te punkty objętości, prawda, danych, będą 1:1 konwertowane na dane, które teoretycznie tak samo praktycznie się nazywa, a jednak stanowi zupełnie inną i tylko powierzchownie zbliżoną mechanikę. No dobrze. Widzimy, że możemy mieć problem na naszej stacji badawczej, ponieważ istnieje możliwość, że znajdujemy się na tak niskiej orbicie, że długość pozostania w cieniu planety, prawda, jest większa niż zdolność naszych baterii do utrzymania wystarczającej ilości energii elektrycznej, aby nasze laboratorium bez przerwy w pełni tutaj funkcjonowało. To nie jest aż tak olbrzymi problem, ponieważ nie mamy żadnych modów, które symulują, moi drodzy, które symulują podtrzymywanie życia, prawda, które wymaga energii elektrycznej. W podstawowej, bazowej wersji gry Kerbale możecie na
miliony lat, prawda, zostawić na powierzchni danego świata bez elektryczności, bez pojazdu nawet, i one sobie przeżyją, one będą miały się dobrze. Więc to nie jest aż tak duży problem. Mamy naszych pierwszych naukowców na orbicie, mamy suboptymalne rezultaty, które będziemy chcieli jeszcze zaadresować w przyszłości wobec tego, i będę chciał poeksperymentować, pomyśleć, jak to najlepiej można było zrobić i zrealizować bez niepotrzebnego jeżdżenia w kółko po KSC, prawda, i zbieraniu tych drobnych danych. Jeżeli zwrócilibyśmy na to uwagę, no to jak to dokładnie wygląda. Te punkty danych na punkty nauki, nawet nie jestem pewien, w jakim formacie się konwertują. Zostawimy tą stację na ten moment tutaj i najprawdopodobniej to będzie koniec tego naszego odcinka. To, co będziemy starali się zrobić w następnym odcinku, to przygotować nową... odblokować nową technologię i przy użyciu tej nowej odblokowanej technologii poeksperymentować z stworzeniem nowej generacji infrastruktury. Albo wiecie co, odblokuję już teraz i zacznę eksperymentować pomiędzy odcinkami zwyczajnie. Będę chciał odblokować elementy strukturalne, aby móc stworzyć prawdziwą, nową generację rakiet nośnych z prawdziwego zdarzenia, prawda? Oraz pełne porty dokujące, ponieważ te malutkie, popierdółkowate porty dokujące doprowadzały mnie do szewskiej pasji w niektórych sytuacjach, w innych naszych rozgrywkach. Wydaje mi się być to jak najbardziej adekwatnym rozwiązaniem. Zużywamy 160 punktów nauki i odblokowujemy sobie to. Jest kilka innych rzeczy, którym powinienem był nadać priorytet, chociażby anteny przekaźnikowe, które umożliwią nam komunikację z Minmusem. Gdy spoglądałem na te technologie pomiędzy odcinkami, muszę stwierdzić tutaj z całym przekonaniem i z całą pewnością, że 80-90% z nich jest mi absolutnie niezbędna i chcę je już natychmiast teraz. Naturalnie tak dobrze nie ma. Będziemy musieli troszeczkę poczekać, troszeczkę polatać, troszeczkę pozbierać, troszeczkę się dowiedzieć. Więc odzyskajmy tą pozostałość, która została tutaj. Troszeczkę pieniążków odzyskamy dzięki temu. A ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę, życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej!